Dzień dobry, w studiu poseł Eugeniusz Kłopotek PSL. Dzień dobry, ale jesteśmy w Warszawie, a trójka podobno jest w moim mieście w Bydgoszczy. No właśnie, i pana Bydgoszczy. tam dzisiaj nie będzie. Nie będzie no i mnie tam Bydgoszczy. dzisiaj nie będzie. Ale może pan pojedzie jednak. Nie, nie da rady. Pan zna się wprawdzie y, na gęsiach, a ja chciałam nie zapytać tylko? Nie o. Tylko? No właśnie, dlatego chciałam zapytać o inny rodzaj ptactwa. Nie przypomina panu trochę sytuacja. Pomiędzy prezydentem a rządem bajki o Żurawiu i Czapli? Panie redaktor, tak na poważnie, bo sytuacja jest rzeczywiście bardzo poważna i to, co się dzieje również w naszym kraju na linii mały, duży pałac, jest po prostu nie do przyjęcia na dłuższą metę. No naprawdę, nie róbmy powtórek z historii, która się dobrze nie skończyła. A jak pan ocenia, kto wygrał, jeśli to był pojedynek, jeśli to trzeba w tych kategoriach traktować? Trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć, kto tutaj wygrał, jakie, ale generalnie odbiór społeczny jest zły. Tej sytuacji, że prezydent z premierem polskiego rządu, legalnie wybranym premierem, panowie z PiSu, nie potrafi się spotkać już chyba to z dwa, dwa miesiące prawie mijają, prawda? To jest po prostu sytuacja nienormalna. Powiem tak, na tle tych wydarzeń, które się dzieją w Europie. Póki co klasa polityczna, poczynając od pana prezydenta, kończąc na opozycji, oczywiście niestety egzaminu nie zdaje. A pani minister powinna była iść jednak na pierwsze zaproszenie, zareagować pozytywnie, iść do pałacu? Moim zdaniem nie powinna odmówić, chociaż. Częściowo podkreślam, usprawiedliwiam panią minister Piotrowską, że wiążące decyzje były podejmowane na drugi dzień, czyli wczoraj, prawda? Przepraszam, teraz już przedwczoraj, bo ten czas tak szybko leci. I w związku z tym być może chciała poczekać. Nie, wiążące decyzje były podejmowane we wtorek, ale, a w środę były po... podejmowane dalsze decyzje dotyczące przyszłości. Ale mimo wszystko, parę rzeczy również było podejmowanych, bardzo ważnych na szczycie, czyli przywódców państw. I w związku z, w związku z tym to tylko częściowo usprawiedliwa, że chciała poczekać, zresztą wykonała telefon, co dalej w tej sytuacji robić, ale wydaje mi się jednak, że powinna jednak pójść na to spotkanie. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że są wybory? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że jesteśmy w ogniu kampanii wyborczej, niestety to napięcie rośnie, to wzajemne okładanie się, to docinanie sobie, będzie się potęgować. Nie wiem, jak to Polacy wytrzymają do 25 października, ale ja chciałbym już, żeby było dzisiaj 26 października. W sporze o sposób pomocy uchodźcom, po, uchodźcom, po której pan jest w stronie. Panie redaktor, ja powiem tak. Jeżeli. Przyjęcie 7 tysięcy po zweryfikowaniu uchodźców, tych, którzy uciekają przed śmiercią, przed bombami, jest dla 38 8 milionowego kraju wielkim problemem. To ja przepraszam bardzo, no bo jeśli te 7 tysięcy uchodźców mają wzburzyć naszą tożsamość, mają zamieszać w naszych wartościach, to pytam się. To jakie to są wartości? Jakie to są fundamenty? Jeżeli my mienimy się narodem katolickim, nie chcemy nawet na krzty posłuchać apelu papieża, apelu episkopatu Polski, to pytam się wprost i zadaję to pytanie nam wszystkim Polakom, a szczególnie tym, którzy mówią won z naszego kraju, jakimi my jesteśmy katolikami. Myślę, że ci, którzy nie chcą wpuścić siedmiu tysięcy uchodźców, boją się tego, że za siedmioma tysiącami przyjdzie fala, islamska fala i to o to chodzi, a nie, a nie o niechęć w stosunku do tych siedmiu tysięcy. Proszę panią, tak, podzielam też takie obawy, że być może to nie jest koniec i najprawdopodobniej nie jest to koniec ale wykonajmy ten pierwszy gest. Tym bardziej, że dla wielu z nich, nawet jak tu się znajdą na terenie kraju, Polska nie będzie ostatnim przystankiem w ich życiu. Oni będą chcieli pójść dalej. Być może do lepszego życia. I w związku z tym, naprawdę, to, ja wiem, że jest kampania wyborcza, ale to, co my wyprawiamy też jako klasa polityczna, a to się udziela Polakom, to jest po prostu, powiem tak, żenujące. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych powarła wniosek Ministerstwa Finansów o przeniesienie pieniędzy z rezerwy celowej na pomoc dla repatriantów do puli na wydatki związane z utrzymaniem cudzoziemców ubiegających się o status uchodźców. Czyli to według Pana decyzja dobra, bo to potrzeba chwili? Ten Proces ma być rozłożony w czasie, ale na początek oczywiście też trzeba jednak te lokale przygotować dla tych uchodźców, którzy z naszym kraju będą, znajdą się. W związku z tym takie decyzje trzeba podejmować, no bo jednak środków na to też potrzeba. Ale ja jestem przekonany o jednej rzeczy: mimo wszystko przyjdzie opamiętanie. Również wiem, że niektóre samorządy już deklarują, że się włączą do tej akcji. Ja też dałem takie słowo, że mój zakład. Instytut Zootechniki, zakład doświadczalny. Jeśli będzie potrzeba, przyjmiemy rodzinę. Tych uchodźców do naszego zakładu, damy dach nad głową i również Prace. damy pracę, jeśli ten ktoś będzie chciał pracować. No bo jeśli nie będzie chciał pracować, no to będzie trudno wtedy przyjąć, prawda? Dzisiaj Rzeczpospolita przypomina a propos repatriacji, że mamy zobowiązania wobec Polaków, którzy mieszkają na przykład w Kazachstanie i ten proces nie postępuje pomimo starań niektórych osób prominentnych oraz obietnic. Wieloletni. Ja wiem, że to jest ten zawsze kontrargument, że mamy tam na wschodzie ludzi, dalej, że za chwilę może z Ukrainy będą do nas przybywać i wtedy nam Europa nie pomoże. Ale ja myślę, że tak to nie musi być mówi. kontrargument, tylko to może być przy okazji przypomnienia. Ale dobrze, no to nie szkodzi, ale proszę zauważyć, o, to jest tak często pomijane. W naszym kraju podobno jest 80 tysięcy przyjętych Czeczeńców. Czy z tego znaczy, tytułu. Byli, byli, bo nie wszyscy zostali. No, Proszę panią, ale ci, którzy przybędą również, czy to ze wschodu, czy również tam z Syrii, i tak dalej, też nie wszyscy zostaną. Dlatego mówię, nie róbmy takiego problemu, nie skłócajmy się wzajemnie, bo również to się udziela wszystkim naszym obywatelom i nagle y, to wielkie słowo, które zawsze nam towarzyszyło solidarność, idzie właściwie w niebyt. Czy posłowie nie ufają niezależnej y, prokuraturze, ponieważ poprosili o dodatkowe materiały na temat posła Jana Burego. Pani redaktor, pan poseł Bury jest ścigany, jest grillowany nawet bym powiedział. A on przez powiedział, CBA. że trałowany jest też. Każde słowo tu jest dobre. Od trzech lat łącznie z przeszukaniami mieszkań, pokoju poselskiego i tak dalej. Próbuje CBA dopaść Burego ale dlaczego? Chcąc mu udowodnić, że wziął łapówkę. Przecież o to chodziło. Pamięta dla... pani o sztabkę złota, nie? Ale dlaczego się tak uwzięli na tego Burego biednego? Nie, nie, bo jest problem na Podkarpaciu z różnymi historiami. Tylko dziwne to jest, że nie są kończone te historie. I teraz jak my słyszymy, że ma twarde zarzuty postawione jakiś tam biznesmen z Leżajska i ma skierowany do sądu podobno akt oskarżenia za to, że wręczał łapówki. A na pytanie dziennikarzy prokurator mówi, że nie możemy postawić aktu oskarżenia w tym zakresie panu posłowi Buremu, bo nie mamy twardych dowodów, że wziął. I nagle do Sejmu przychodzi wniosek zupełnie w innej sprawie, że facet wykonał telefon w sprawie dotyczącej pracy dla jednego z dotychczasowych pracowników yy, Niku. I co się okazuje? I z tego robi się tak potężny zarzut, że warto byłoby wszystkim adeptom prokuratury będących na studiach prawniczych przytoczyć wczorajszą mowę obrończą pana marszałka Zycha, oczywiście w obronie pana posła Jana Burego. Kapitalne, on rozbił w pył cały ten wniosek i ma rację marszałek i a w ślad zatem również komisja, bo są wątki jakby wyłączone dotyczące kwiatkowskiego, ale przecież cały czas mówimy o, że to są dwa wątki nierozłączne. W związku z tym komisja chce, chce również poznać te wątki wyłączone dotyczące jakby samego kwiatkowskiego. I tutaj komisja stanęła na wysokości zadania. Panie pośle, ale właściwie. O co chodzi y, CBA oraz prokuraturze? Chodzi o jakiś sukces, czy to jest jakiś podtekst polityczny, chodzi panią, o wykończenie y, PSL-u? Proszę Panią, tam się również przebijają wątki związane y, z politykami Pisu w całej tej historii, jako świadkami. W związku z tym dla mnie nie ulega wątpliwości, że to jest zamówienie polityczne absolutnie w tym momencie. Przecież te nagrania Zamówienie polityczne absolutnie. prawa i sprawiedliwości. Nie, nie. Proszę panią, proszę zobaczyć, y, kto w prokuraturze? że do dzisiaj pracuje. I w związku z tym jeszcze raz mówię. No to jest, czy to... jest zamówienie polityczne? Proszę postawić kropkę nad i. I jeszcze raz mówię. Jest to zamówienie polityczne, żeby wykończyć Burego, a przy okazji również dołożyć polskiemu stronnictwu ludowemu. Ale komu zależy na dołożenie, dołożeniu polskiemu stronnictwu? Jesteście znakomitymi śledczymi. Sprawdźcie, no właśnie, właśnie... sprawdźcie życiorysy niektórych prokuratorów. No dobrze. Sprawdźcie. Kiedy dobrze, zostali pośle. powołani i tak dalej. Sprawdźcie to. Panie pośle, Notowania Polskiego Stronnictwa Ludowego no, nie są najwyższe, w związku z tym ale jesteśmy nie, do nie, jesteście, przyzwyczajeni. Ale nie jesteście takim znowu strasznym przeciwnikiem, żeby was wykańczać. Ale muszę pani powiedzieć, że dla Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy najgroźniejszym przeciwnikiem w środowisku rolniczym. Już nie tyle wiejskim, bo wieś się zmienia również społecznie, ale w środowisku rolniczym. Czyli to Prawo i Sprawiedliwość jednak trałuje posła Burego? Sympaty, jeszcze raz podkreślam. Jest wielu tych, którzy już wieszczą zwycięstwo PiSu, wieszczą również, że PiS będzie zdolny utworzyć koalicję większościową, a nawet niektórzy, oczywiście niech zapomną, myślą, że PiS będzie rządził sam, no to trzeba się przypodobać. Tak jak ostatnio <laughs> w Krynicy niektórzy ekonomiści. No naprawdę ręce opadają. Pan niedawno mówił, że gdyby prezes Piechociński uzgadniał obsadę stanowiska wiceprezesa yy, Niku to nie byłoby w tym nic nagannego. Ależ, no, cały czas to powtarzam. Pan prezes Kwiatkowski, tak? Był kandydatem zgłoszonym przez Platformę Obywatelską. Jesteśmy wspólnie, razem koalicjantem. To dlaczego prezes Piechociński nie ma mieć wpływu na obsadę wiceprezesa? No i dla mnie to jest, byłoby niezrozumiałe. Rządzimy i mamy prawo do obsady stanowisk. Natomiast to, co od lat mówię, powinniśmy zrobić, żeby właśnie tego typu potem pytań i zarzutów nie było. Usiądźmy w końcu raz, po wyborach, nie przed kolejnymi wyborami, po wyborach, krótko, opozycja, koalicja, ustalmy, które stanowiska, które funkcje w państwie są kadencyjne, to znaczy odchodzi stary rząd. Każdy z nich wie, z tych, którzy są na takich stanowiskach czy, czy funkcjach, też może odejść. Czyli dyskusja w sprawie... Tak jak w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja w sprawie wiceprezesa. Nikt nie ma nic no, wspólnego z taką filozofią, przynajmniej części PSL-u, że warto zatrudniać krewnych i znajomych. Nie, nie ale pr proszę panią, gdyby udowodniono, że postawiliśmy na takim stanowisku człowieka w ogóle... Z brakiem doświadczenia, niekompetentnego, nieprzygotowywanego, to można nam te zarzuty stawiać. Ale nie w przypadku, gdzie też patrzymy na to, kto jaki dorobek ma, jakie ma doświadczenie i jakie ma predyspozycje do takiej pracy. Czy całe stronnictwo będzie głosować za postawieniem Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu? Jest dyscyplina? Proszę panią, Źle się stało, że na miesiąc przed wyborami y, głosujemy taki wniosek. Natomiast, żeby zbadać, dogłębnie zbadać, bo to nie zostało zrobione, postępowanie wówczas ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, jakim był Zbigniew Ziobro, warto to przegłosować. Czyli Pan będzie głosował za? Tak, będę głosował za. I na koniec, y, proszę o krótką odpowiedź, czy w przyszłym Sejmie, o ile PSL będzie miał. Y, Taką okazję być w tym sejmie. Panie złoży redaktor, ponownie. Pani doskonale wie, nic nie wiem, że będzie. Zło... Że będzie. Ja nie jestem żadną wróżką. Złoży ponownie wniosek, złoży ponownie projekt ustawy wiążącej wiek emerytalny ze stażem Pracy. Tak, tak. Uważamy, że my dziwimy się panu byłemu prezydentowi, panu Broniusłowowi Komorowskiemu, że to zapowiedział i po przegranych wyborach od razu się z tego wycofał. Myśmy ten wniosek przyjęli i będziemy go dalej forsować. Dziękuję bardzo. Eugeniusz Kłopotek, poseł PSL, jedynka na liście w Bydgoszczy, w której dzisiaj lista przebojów. Ale Pozdrawiam bez pana Bydgoszczy. posła nie będzie pan prowadził. No trochę listy. żałuję, no ale co zrobić? Do widzenia.